że Żydzi mieli głowę do handlu nie dlatego, że chcieli wyzyskać kogoś i nie dlatego, że oni się jako rasa wyróżniali, tylko dlatego, że oni uczyli dzieci pisać, jak te dzieci miały 2 lata, nie 8 lat, nie 7 lat, tylko 2 lata. Ponieważ te dzieci szły do hederu, w tym hederze uczyli ich liter żydowskich i słów hebrajskich, nie jidysz, tylko hebrajskich. Chłopców uczyli hebrajskich oczywiście, a dziewczynki jidysz. I oni się tam uczyli tego elementarza, który w tej chwili uczą w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Żeby przyspieszyć tą naukę. I słusznie, bo dzieci współczesne od 6 roku życia, to większość tych dzieci to już umie czytać. Ponieważ oni mają telewizor, radio, gazety i książki. I to wtedy się podniósł alarm, że dziecko musi mieć swoje dzieciństwo. I to jest taka głupota ciemnych ludzi. A Żydzi, ponieważ w 2 roku życia, jak on zaczynał już mówić, to jego uczyli, żeby to, co on mówił, to on, żeby umiał napisać i żeby rozumiał. I oni pisali od prawej do lewej, a nie od lewej do prawej. I to jest to, że mózg tych żydowskich dzieci był ćwiczony od wczesnego dzieciństwa w rozumieniu pisanego słowa. I to dawało im rozwój, bo mózg kształtuje się właściwie we wczesnym dzieciństwie. To, co się przyswoi dziecko, jak ma 5 lat, to potem, jakby już miało 15 lat, to nie przyswoi tego, bo już ma w głowie miejsca mniej, ponieważ wcześniej zapakowało mu się inną wiedzę. I dlatego Żydzi byli do handlu i do takich rzeczy po prostu wdrożeni. A poza tym Żydzi nie mogli mieć ornej ziemi, nie mogli mieć majątków, bo było to zabronione i zarówno przed wojną, przed rozbiorami, jak potem w zaborze rosyjskim. Żydzi nie mieli lasów jako lasy. Żydzi kupowali drzewa i potem przerabiali, mieli tartaki swoje i mieli swoje kanały handlowe na to drzewo.